Hej, witajcie na kanale Sypnie Panuje. Słuchajcie, minął już rok, od kiedy jesteśmy w Polsce i ciągle nie zdecydowaliśmy, czy będziemy mieszkać w mieszkaniu, czy w domu, czy będziemy mieli ogródek, czy tylko kawałek balkonu. Słuchajcie, szukamy już dość namiętnie. Pomimo tego, że został nam jeszcze rok wynajmu, to chcielibyśmy już mieć coś zaklepanego w razie, gdyby był remont. A wygląda na to, że będzie remont, bo to, co oglądamy przez internet, jak i fizycznie, jest naprawdę bardzo ciężkie, żeby zaakceptować tak cały dom urządzony przez kogoś zupełnie innego, żeby pasowało w nasz gust. Więc na pewno remont wchodzi w grę, ale o tym wszystkim za chwileczkę Wam opowiem i może pomożecie mi zdecydować, czy dom, czy mieszkanie. Zapraszam do oglądania. Że kupimy jakiś swój mały kącik w Polsce, wiedzieliśmy, podejmując decyzję o powrocie. To nie było tak, że przez 5 czy 10 lat budowaliśmy się, będąc i pracując w Anglii. My tam po prostu żyliśmy, więc nie mieliśmy swojego konta, podejmując już decyzję o powrocie, ale mieliśmy pewne oszczędności, które miały nam to umożliwić. I powiem Wam szczerze, że gdybyśmy kupili domek czy mieszkanie tuż po powrocie do Polski, byłaby to zupełnie lepsza decyzja niż teraz, kiedy trzeba już pomyśleć o kredycie, który jest tak radykalnie wysoki. Co nie zmienia faktu, że jednak płacenie wynajmu nie jest rozsądne na dłuższą metę, bo na pewno nie zapłacę 2 czy 3 tysiące odsetek co miesiąc, a tyle właśnie kosztuje mnie wynajem mieszkania, w którym jesteśmy. Więc jakby nie było, lepiej jest wziąć jakiś niewielki kredyt i mieć kawałek swojej podłogi. Na początku w ogóle nie wiedzieliśmy, czy chcemy zostać w Gorzowie. Praca była jaka była, naprawdę było różnie. Raz było nam fajnie i były naprawdę dobre dni, kiedy można było się wykazać i wszystko tak fajnie szło. A raz naprawdę chciało się po prostu uciekać i znaleźć coś innego. Nie myślałam o tym, żeby wrócić do Anglii, ale miałam takie momenty, w których pomyślałam sobie, że nie, że to nie jest to, że jestem tutaj z daleka od rodziny, bo moja rodzina jest w centralnej Polsce, tak jak i mojego męża, więc powinniśmy poszukać gdzieś pracy bliżej centralnej Polski, żeby mieć dookoła rodzinę i znajomych. Przez różne etapy, tygodni i miesięcy różnie to bywało. Tak czy inaczej, ciągle zaglądaliśmy na strony publikujące domy na sprzedaż i mieszkania. I wiemy dokładnie, jakie ceny były w grudniu, bo mam to ciągle na mailach. Wiemy, co się wydarzyło też po wojnie i co się dzieje teraz. Przez ten cały okres zmienialiśmy decyzję non-stop. Raz chcieliśmy domek z ogrodem, żeby dzieci miały gdzie się bawić, żeby był plac zabaw, żeby nie trzeba było chodzić po klatkach schodowych z tymi zakupami, które robiliśmy. To naprawdę było męczące, kiedy Asieńka na przykład zasypiała mi na ręcach, Adaś zasypiał w aucie, a ja miałam bagażnik zakupów. Ciężko naprawdę bywa do tej pory. Później stwierdziliśmy jednak, że znalezienie domku gdzieś na obrzeżach jakiegoś miasta czy miasteczka, wsi, wcale nie jest takie łatwe, żeby to było dość cywilizowane. Słuchajcie, w Anglii w ogóle jest tak, że jest pełno domków jednorodzinnych, bliźniaków czy szeregowców i dookoła są place zabaw. To nie jest tak jak tutaj właśnie w Polsce, że jest sobie wioska i każdy ma swój domek i ogródek i nic poza tym. Dlatego ja się wystraszyłam troszeczkę, że zamkniemy się w swojej takiej bańce i dzieci znowu będą odizolowane od całego społeczeństwa, jakie mają tutaj, kiedy jesteśmy w bloku. Wychodzą tylko na plac zabaw i jest pełno dzieci, z którymi mogą się po prostu wspólnie bawić. Dlatego też troszeczkę odsunęliśmy się od tego pomysłu i zaczęliśmy szukać mieszkań. Okazało się, że znalezienie mieszkania w Gorzowie, w nowym budownictwie, z windą, bądź chociażby na pierwszym piętrze, z metrażem, który chcemy, a my byśmy oczekiwali co najmniej
80 metrów kwadratowych, żeby to były trzy sypialnie. No bo jeżeli mam już coś kupić, co miałoby mi służyć przez 5 czy 10 lat, no to muszę myśleć troszeczkę o przyszłości, o tym, że dzieci będą chciały mieć swoje pokoje, gdybyśmy mogli mieć taką wygodę i taki luksus. Więc musiało być to 80 metrów kwadratowych, co jest naprawdę praktycznie niemożliwe, jeżeli chodzi o Gorzów. Już nie pomijając cenę za metr kwadratowy, która z 4,5 tysiąca średnio sięga teraz i 6,5 tysiąca, a te ładne domki, na które mieszkania, na które my patrzymy, to już jest cena sięgająca nawet 8, a czasami niektórzy szarpią się na 11 tysięcy za metr kwadratowy. Także słuchajcie, ceny są naprawdę abstrakcyjne, ale już pomijając ceny, chodziło nam o to, żeby znaleźć swój kąt. I oglądaliśmy już jedno mieszkanie, które było pięknie urządzone. Na zdjęciach naprawdę nie można było się do niczego doczepić. Był hol, który był przestronny, w którym była wielka zabudowana szafa, komoda, na której można było jeszcze odłożyć, wiecie, jakieś rękawiczki, kapcie, klucze, czy jakieś takie małe rzeczy, które są potrzebne w domu, wiecie, jak śrubokręt, czy taśma, cokolwiek takiego. Pokoje były, rzeczywiście były trzy sypialnie, nie za duże, no ale wiadomo, tylko 80 metrów i fajnego rozmiaru, salon z jadalnią i jakiś tam aneks kuchenny. Wszystko super. Była winda w bloku, było też wspomniane o tym, że są miejsca parkingowe i piwnica. Więc poszliśmy zobaczyć takie mieszkanie, jedno, drugie, trzecie. I okazało się, słuchajcie, że miejsca parkingowe wcale nie są w cenie tej wysokiej ceny za metr kwadratowy. Za piwnicę też trzeba dopłacić. A najczęściej też było tak, że te miejsca parkingowe były na zewnątrz, czyli nie były w podziemiach, albo to nie były garaże, tylko na zewnątrz. No, mój mąż w tym momencie, my mamy dwa samochody, mąż ma motor, którym też często, okazjonalnie jeździ, bo bardzo lubi. No i chcielibyśmy, żeby chociaż ten motor i nasze rowery były garażowane. Jeżeli nie garażowane, to chociażby w garażu podziemnym. No i słuchajcie, to po prostu, no nie wiem, przeraziły mnie te ceny. To nie jest coś, co bym chciała docelowo, raczej mieszkanie wybrałabym z tego powodu, żeby dzieci miały blisko place zabaw, różne place rozrywki, sale zabaw, ten małpie gaje i no i w ogóle dzieci dookoła, żeby się wychowywały w jakiejś takiej grupie społeczeństwa, a nie zamknięte w swoim ogródeczku. Ale do czego zmierzam? Oglądając te mieszkania, które wyglądały pięknie na zdjęciach, okazywało się, że jak już się wchodziło do tego mieszkania, to pozostawiały już wiele do życzenia. Szafki w kuchni na przykład były już przytarte, blaty wymagały wymiany, zlewy były już porysowane, słuchajcie, panele gdzieś poodpryskiwane. No to nie jest to, co byśmy oczekiwali, gdybyśmy chcieli kupić swój dom, więc albo wchodziła kapitalka w grę, no ale za taką cenę. Więc wróciliśmy do tematu domków. Stwierdziliśmy, że jak znajdziemy gdzieś domek z ogrodem, czy bliźniak, albo nawet i szeregowiec, bo dlaczego nie, na jakimś osiedlu takim zabudowanym. Dobrze, nie będzie placu zabaw, nie będzie jakiegoś parku, nie będzie gdzie wyjść tak socjalnie, spotkać się z sąsiadami, no ale będą te uliczki, przy których będą domy, tak? Więc będzie można spacerować po uliczkach. I tak jak też zapewniali mnie znajomi, że jeżeli oni mieszkają na takich osiedlach, to najczęściej ogródki w tych domach w przeciągu dnia czy popołudnia, jak dzieci wracają do domu po szkołach, są otwarte i nagle po prostu wbiega piątka dzieci do twojego ogródka, później wybiega i wybiega do sąsiadów, bo wszyscy się znają i to są takie bezpieczne, fajne miejsca, gdzie mogą się dzieci wychowywać. Więc wróciliśmy do tematu domków, zaczęliśmy szukać bardziej i słuchajcie, naprawdę też zdarzają się pewne ewenementy typu na przykład brak doprowadzonej kanalizacji i na przykład w garażu, który miał być miejsce przechowywania naszych rowerów i motoru męża, jest na przykład właz do szamba, który, no nie ukrywajmy, strasznie cuchnie. Albo na przykład wydawałoby się, że dom jest odświeżony i po remoncie, ale ktoś go wyremontował naprawdę w bardzo nieprzemyślany sposób, czyli w maleńkiej kuchni, w której i tak nie ma za wiele miejsca, stanęła lodówka side by side, wiecie, ta ogromna, wysoka. Co dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, mając tak niewielką kuchnię,
a tak dużą lodówkę, no jednak wolałabym troszeczkę poświęcić tego miejsca, mieć szafki i mieć przechowywać te wszystkie rzeczy, niż tak ogromną lodówkę. Oczywiście wolałabym w ogóle dużą kuchnię, no ale jeżeli mam do wyboru tylko taki metraż, no to powinno być to troszeczkę bardziej przemyślane. Zwłaszcza, że w tej kuchni nie było zawieszonych szafek górnych, co łączy się z dodatkowym kosztem, żeby zamieszkać w takim domu, no bo potrzebowałabym jednak więcej miejsca, jeżeli chodzi o szafki. Później na przykład znajdowaliśmy domki, które miały ogrzewanie podłogowe i to było na przykład fajne, super, fajny pomysł, tylko wchodziło się na przykład do takiego domku i wydawałoby się, że ktoś ściąga jednorazowo podłogę albo remontuje domek od podstaw, czyli ze stanu deweloperskiego, i kładzie to ogrzewanie podłogowe, no to położy podłogę po całości taką samą na dole, na przykład domu i drugi kolor u góry. No nie, trafiliśmy na domek, w którym kuchnia, pomimo tego, że otwarta w pełni na salon, miała jeden kolor kafelek. Kafelki w ogóle białe w salonie, co nie jest moim osobistym wyborem. Ja uważam, że kafelki drewnopodobne, czyli te panelowe, oddają zupełnie inny obraz domu i w salonie to jest tak bardziej przytulnie, jeżeli jest tam drewno albo coś drewnopodobnego, niż taki biały kafel na wysoki połysk. Tak samo w korytarzu też były inne kafelki, pomimo tego, że też był otwarty na salon, nie było tam drzwi. Nie mówiąc o tym, że już toaleta na dole i taki przedsionek, jak się wchodzi do domu, to też zupełnie inne kafle i schody też zupełnie inne kafle. Także jakoś, nie wiem, chodzi mi o to, że bardzo by kłuło mi oko, gdybym mieszkała w takim domu, to tak by wyglądało, jakby ten dom był remontowany z czasem, a wcale tak nie było. Ktoś po prostu tak lubił zaprojektować sobie ten domek. Więc w tym momencie jesteśmy na etapie szukania domu. I dlaczego ten filmik? Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, co się dzieje i w ogóle jak to wszystko wygląda. Fajną pamiątką będzie też zapisanie tego wszystkiego i obejrzenie tego za 10 lat, gdy będziemy się śmiali z tego, mając już swój kąt. Bo ciągle nie wiem, czy to będzie mieszkanie, czy domek, czy zabudowa szeregowa, czy w ogóle wyprowadzimy się z Koszowa i będziemy mieszkać gdzie indziej, bo nie podjęliśmy jeszcze takiej finałowej decyzji. Ale mam nadzieję, że posypią się komentarze i powiecie mi, że nie, daj spokój, ja mieszkam w bloku, jest świetnie, dzieci jak podrosną, to po prostu wychodzą i mam problem z głowy. Albo ktoś mi napisze, że nie, że fajnie jest mieć ogródek i koszenie trawy i wypicie, nie wiem, lampki wina na tarasie, patrząc jak dzieci bawią się pod Twoim okiem, jest najpiękniejsze. Także koniecznie napiszcie mi komentarze, co Wy byście zrobili na moim miejscu, jak Wy mieszkacie i co macie do wyboru. Słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie dzieci, bo to jest mój punkt startowy. Już nie chodzi o to, co ja tak dokładnie bym chciała, bo tak jak mówię, jestem w stanie zamieszkać w mniejszym metrażu, kupić sobie jakieś mieszkanie, no ale chciałabym też mieć takie podstawowe rzeczy właśnie, jak chociażby 3 sypialnie, które byłyby dla mnie wygodą i luksusem. Winda byłaby super. W ogóle ja pamiętam, jeszcze mieszkając w Anglii, słuchajcie, Adasiek był maleńki, często jak wracaliśmy z zakupów, to on zasypiał w aucie, pomimo że to było kilka minut tylko. Ja potrafiłam podjechać pod dom, na podjazd, otworzyć bagażnik, otworzyć sobie cały dom, wchodzić do kuchni, w tom i z powrotem, przenosząc te zakupy, a on sobie spał. Po tym jak rozpakowałam już te wszystkie zakupy, siadałam sobie przed domem i czekałam, aż się obudzi. No tutaj mieszkając w bloku nie ma takiego luksusu, ale są też minusy mieszkania w bloku, bo tak jak mówię, jesteśmy odosobnieni, pewnie są po prostu no, wyższe koszty i takie odcięcie się od tej grupy społecznej. Też trzeba zawsze dojeżdżać, to też jest jeden z argumentów, który zawsze każdy mi ktoś podaje, że nie mieszkaj na wsi, póki masz małe dzieci, bo zawsze będziesz je wozić. Tak, jeżeli dzieci pójdą do szkoły podstawowej, będę chciała, żeby miały zajęcia pozalekcyjne, no to muszę podjechać pod szkołę, przewieźć je na te zajęcia pozalekcyjne. O której skończę pracę? Nie wiem, jakoś mi się to nie kalkuluje, nie potrafię sobie teraz w tym momencie to wyobrazić, więc mieszkanie gdzieś na jakimś osiedlu, blokowisku, gdzie wszystko jest w miarę blisko, jest zupełnie bardziej racjonalne, jeżeli chodzi o małe dzieci. Także koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co Wy uważacie i co Wy byście zrobili na moim miejscu. Dajcie mi plusy za i przeciw, jeżeli chodzi o dom i o mieszkanie.
i może w końcu uda nam się trafić na to, w ten wymarzony kawałek podłogi. I jak tylko coś już zaklepiemy, to koniecznie dam Wam znać. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, pa!